Okej, debeściaki, siemaneczko w drugiej części budowy bazy w grze Mystic Raid. Plany lekko się zmieniły, zaraz wam pokażę. A ogniska znikają, to ognisko tam za kamieniem od wczoraj znikło, więc niestety lipa. To wszystko powyrzucamy sobie tutaj. Mam nadzieję, że tam nic nie wpadło pod kurde, wiecznie zapominam, co się nazywa. Pod nie panele, tylko podesty. O, te trzy ściany ściągnę. Jak nie wezmę, jak powinienem wziąć? Aż takie to ciężkie? No dobra. Zrobimy to po prostu tak, że tą ścianę tutaj sobie trochę naokoło pobudujemy. Tam będzie wjazd, także tym się nie przejmujmy. Cholera, chciałbym, żeby to tak fajnie zachodziło jedno za drugie, ale... No, nie jest to tak jak chcę, więc to usuniemy. Zrobimy jeszcze jedno w ten kierunek. Dobra, to jest dobrze zrobione. Weźmy sobie, zdemontujmy tą trzecią ścianę. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tak właśnie czynię. W sumie tu można jeszcze jedną. Tak zrobić, żeby tylko dziury nie było za dużej. Nie, to można ściągnąć, słuchajcie. Można sobie to kilkukrotnie ustawiać tak, jak wam pasuje, więc też tak zrobię. Uważajcie, żeby podczas budowy ktoś was nie zaatakował, bo byłaby lipa, nie? Nie, jest dziura, ściągamy. Tak być nie może. O, nie no kurde. Teraz albo nigdy. Trzeba to dobrze ustawić, koniec, kropka. Dobra. Tak może być. Teraz bierzmy te drewna wszystkie. Łaj, nie mogę wziąć. Co jest? Piątki, piątki, ok. Ale jeszcze trochę zostało. Jeszcze dwie piątki, tak? Ok, teraz zrobimy sobie coś w ten deseń, że ja nie zauważyłem wcześniej struktury. Drewno i walls, te ściany, dwa panele wall, wood wall i dwa lambery. I tutaj jak zjadę na dół, tutaj są te wood walle, więc potrzebuję kupę lamberów.
To najprawdopodobniej, z tego co wiem, znika po pół godzinie, więc numerów sobie można zrobić sporo. Nałożymy jeden na drugi, bo to mniej kilogramów potem waży. Okej, piątka, jeden stosik gotowy. Drugi się już tworzy. Trzeba chyba 26 drewna, ile dobrze pamiętam. To liczyłem wcześniej, tylko nie pamiętam, czy do tej ściany. Chyba tak. Tą ścianę tutaj będzie zdecydowanie lepiej postawić. Pyk, pyk, jeszcze dwa lambery. Okej, 15 ich tu jest i tu mam jeszcze 3. Tak? Tak jest, zgadza się, czyli wyszło 18. I teraz tak, dwa te panele. Zrobimy sobie od razu 4. Pewnie to wysypię na ziemię, bo za chwilę będę miał pełno w ekwipunku, nie będę mógł. Przenoszę po prostu kilogramy, no właśnie. Ale to nieważne. Dwie ściany wejdą. To jest 3 na 2, teraz to zauważyłem. Nie, 1 3 na 2. Teraz tego nie wezmę, dobra. Ustawmy sobie tą ścianę. Tylko zastanawiam się, czy tutaj, czy od razu od dołu. Nie, tutaj chyba, nie? Tak, tak to zrobimy. Zróbmy sobie od razu drugą ścianę. I dwa lambery jeszcze zostaną na zaś. A trzeba będzie gonić po te drewna i budować ścian. Naprawdę masę. Ale drugą postawimy. One są lepsze z... dlatego, że nie ma przez nich, nie przez nie prześwitów, nie? Widzicie? Tutaj tylko coś na dole. Oj, chyba to jednak jeszcze inaczej zrobię. Ściągniemy to. Chcę coś sprawdzić. Wyrzucę te dwa lambery tutaj na ziemię. I zobaczę, czy drugą ścianę zmieszczę do plecaka. To jest metoda prób i błędów w kółko. Nie zmieszczę, no dobra. Ale zrobię to tak, że od tej strony po prostu. I na to potem będę chciał wrzucić drugie. Dobra. Zobaczymy, czy to się da. To jest prosto w ogóle? No kurde, by... Nie jest prosto. W ogóle to będzie kłopot z tym, żeby to wszystko było prosto. Tego jestem pewny. Ale jak najprościej trzeba to zrobić jednak. No dobra, i zobaczymy, czy na górę to się da wsadzić. Da się. Dobra, to mi bardzo pasuje. Więc to sobie ustawię tutaj jedno koło drugiego. No, ten lamber na razie zostawię i dymam po kolejne
drewno. Ok, kolejne dwie ściany gotowe. No tutaj zajmuje znacznie więcej czasu budowanie bazy. Nie jest to już takie proste w miarę jak w H1Z1. Tam wydaje mi się, że było to jednak prostsze. No jest taka mała szczelina, ale nic na to nie poradzimy, bo źle ustawione jest te podesty. Nie podesty, no podesty. Dobrze jest. Tak, może być zdecydowanie tak. Dobra, pójdę sobie pierwsze coś znaleźć do jedzenia, bo nie chcę, żeby potem znowu moja postać padła. Potem wrócę sobie pod drzewo i będziemy stawiać kolejne ściany. Dokładnie. No i mam pewny problem, bo dwa panele mi spadły tutaj pod podłogę. Prawdopodobnie już ich nie odzyskam. Chociaż dziwne to jest, bo stałem na górze. Dobra, teraz się tym nie przejmujmy, teraz róbmy ściany kolejne. Sprawdźmy, czy dobrze na siebie nachodzą. No jest dziura, jakby nie było. Trzeba byłoby tą ścianę lekko przenieść w prawo. O. Miałem nadzieję, że mi to znowu też nie wpadnie pod... Jak to będzie teraz wyglądało? Patrzcie, ta dziura jednak jest. Ktoś mnie będzie mógł przez tą dziurę zestrzelić. Ale wziąć mi nic nie weźmie, więc to nie jest problem. Mógłbym ściągnąć panel, słuchajcie. O, chyba tak zrobię. Dokładnie, ściągnę panel. Tylko nie wiem, czy go potem tutaj właduję. To mi spadło gdzieś tu. Ściągnę tę podłogę, wezmę tamte dwie, bo szkoda. Gdzie to jest? Jest tam. Drugiego nie wezmę, ale zaraz wezmę. Dobra, tu będą te dwa panele. Jak to mi mogło tam spaść w ogóle? Okej, ustawmy sobie teraz. Bardzo ładnie jakoś. No, czyżby czyżyk? Czyżby kolejny problemik nam się tutaj pojawił? No to wychodzi, że tak. Dobra, jednak nie. Mogę budować jeszcze jedną ścianę. Jeden panel mi zostanie na zaś. Ale spoko, to zawsze do przodu. Żarcie miałem do 88%, ale jak widzicie już jest 72%. Zjadłem puszkę tuńczyka, ravioli i zupkę. Ale kolejne dwa panele będą ustawione. Powolutku, wiecie o co chodzi. Ale idzie do przodu. Dziury nie ma. Tylko nie zachodzi mi to na koniec tego panelu i ta dziura gdzieś tutaj wyjdzie. Troszkę mnie to boli. Ale tym się będę martwił później. Ile tutaj mam? Jednego uda? Jednego. Dobra, to mi nic nie da. Zaraz będziemy budować dalej.
Okej, kolejne ściany do postawienia. Dokończymy sobie, myślę, tą ścianę, czy ten bok. Zobaczymy, jak to potem wyjdzie. Co jest? Czemu tak głupio? Ale tu nie chcę dziury. Trochę lipa i podejrzewam, że tu będzie w ogóle problem. A dlaczegoż? No jak? Czekajcie. Trochę to przesunę. Teraz dziury nie powinno być. O, jest taka minimalna, ale spoko. Tu mam jeszcze panele, więc sobie dwa wezmę i zrobię kolejną ścianę. Tak, to trwa z pół minuty. No i skrzynkę by się przydało już tutaj jakąś włożyć. Zaraz trzeba lecieć znowu po żarcie i po wodę. Czy wodę w sumie mam i za sobą ocean, więc to nie jest problem. Tutaj wodę nieprzygotowaną pić można. Taką prosto z oceanu. Dobra, może tak być, taka minimalna. Robimy ostatnią ścianę na chwilę obecną. Ale elki jeszcze nie będziemy mieli skończone. Jeszcze będzie brakowało jednej ściany, żeby ta elka była skończona. Niestety. I potem jeszcze górna warstwa tych ścian, także. Trochę tego będzie. Jakaś mgła nadchodzi, zauważyłem. Okej, jak to tam wygląda? Nie jest źle, nie jest źle. Ale jak widzicie, to dopiero tyle. A potem jeszcze górna warstwa. I jak znajdę plany, to na dach trzeba będzie zrobić, bo na razie planów na dach nie mam. 56. No i jeszcze pójdę stworzyć trochę ścian i chyba. I wtedy dopiero udam się po żarcie. Dwa lambery zostały. Okej, dobra. Byłem na poszukiwaniu żarcia. Coś znalazłem, olej, pas do samochodu, czy tam do jakiejś maszyny oraz diesla. Zrobiłem sobie Small Wood Crate. Nie wiem, czy mi to coś da. Aha, ja w tym chyba nie mogę jednak chować. Inventory, czekajcie, coś mi się pojawiło. Open inventory, będę mógł chować, ok. No i bardzo mi to pasuje. Tak jest. Idziemy dalej pod drzewo. Dobra, ok. Kolejne dwie ściany trzeba postawić. Tutaj muszę wyjść na zewnątrz. Jakaś tam mała dziura jest. Nawet bardziej niż mała, więc to ściągnijmy. No, metodą prób i błędów trzeba będzie to porobić. 3/4 energii już mam, cholera. To jest to, jak się chce dokładnie, to trzeba się trochę nabawić. Dlaczego nie dało się? Dobra,
Dobra, teraz jest miodzio. I najważniejsze, żeby teraz tutaj trafić, gdzie jest ta... Tu jest jeszcze jedna ściana. Tyle tylko, że to sobie zrobię od tej strony. Jeszcze to ma sens. Nie, no tak, ma sens, bo potem tam drzwi będą. No nie jest dobrze, jest lekko krzywo. Ściągamy. No i prawie pół będzie zrobione. Prawie. Chociaż nie. Jest już, będzie ponad połowa. No już motherfucker. Tak, jest chyba jeszcze bardziej krzywo, ale dobra. Tak to zostawimy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj łazi. Za chwilę będzie i tak noc. Tu w skrzynce trochę mam. Nie, ja to wezmę ze sobą. Żeby mi tam nic nie wzięli. Dokładnie tak. Tak to zostawimy na chwilę obecną. Tak jest. Okej, okay, kolejny dzień, chociaż dla was trwała to sekunda. Przydałoby się bazę dokończyć. O kurde. Te skrzynki mi wszystko powyciągali i to stosunkowo niedawno. Zabiłem dwa wilki. To wcześniej. Tam na wschodzie ktoś się buduje. Tam na wschodzie ktoś się buduje i pewnie to on, jak szedł na lotnisko. Niedawno mi to powyrzucał, bo to tylko pół godziny. Można wziąć, bo potem to znika. Trochę lipa, słuchajcie. Skoro tego nie wziął, to ma wszystko. Poszukiwałem jedzenia i znalazłem nowy przepis na te wysokie ściany, cztery, które tam widzicie, oraz to tutaj, które postawię sobie w tym momencie. Jest dziura, ale milimetrowa, ok. Tą ścianę ściągnę. No, trzeba tutaj budować i to bardzo szybko. Bo będą kłopoty, coś czuję z tym kolesiem lub kolesiami. Dziura i to spora, dobra. Trzeba to ściągnąć. Trochę tutaj mam problem teraz. Bo nie wiem, czy uda mi się to postawić. Nawet tak będzie chyba dziura, nie? No właśnie, tu jest problem, dobra. Postawię tak, że potem tutaj będzie trochę wystawało jakiegoś innego. Jakiś inny kawałek ściany. Więc to lecę tutaj odtąd. Jest dobrze? No nie jest dobrze, ale zostawimy to tak. Bierzemy teraz tą wysoką ścianę. No i wyczuwam tu problemy. Tą benzynę trzeba zaraz schować. Tutaj te wysokie z przodu. Patrzcie, jakie tutaj są dziury. No, to jest lipa.
To jest lipa, trzeba będzie potem to wszystko zbudować, troszeczkę obudować bardziej, że tak powiem. Kolejną wysoką tutaj. Patrzcie, tu jest problem, no tu mam problem. Tu ewidentnie mam problem, że nie są równiuteńko te ściany położone i dlatego. A muszę się w miarę śpieszyć, bo jak oni poszli na lotnisko, to pewnie zaraz tutaj wrócą. Dobra, to jest dobre. Aha, tą benzynę miałem spakować. To mi tak teraz z nią chuj, bo... No, jest lipa. Ile to waży? Kilogram. Odwódka? Dobra. Skóra też kilogram. Nic mi nie wzięli, tylko sobie powyrzucali po prostu. Ciekawe to. Te dwie ściany jeszcze też naprzód. Aha, tutaj tylko jedna wejdzie. Dobra, zaraz coś wymyślę z tamtą ścianą. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że... Kurczę, tu jest też ta dziura. Dobra, to ściągniemy. Stawimy ją od tej strony. Tam jest ta dziura? Będzie, no. Zrobimy tak, żeby potem jej nie było. Co jest? Dobra, tą ścianę potem zniweluję. I teraz tak, tutaj mam pomysł na to, żeby dać małą. I ją będę ściągał, póki drzwi nie będę miał. To po prostu będę ją ściągał. Kumacie, o co mi chodzi, nie? Tu nikt i tak nie przejdzie. A ja sobie takie drzwi, które będę miał ściągalne, że tak powiem, póki nie znajdę młotka i nie zrobię drzwi na kłódkę. Dobra, te tutaj na okręte takie. Dziura jak stąd, kurde, do Berlina. Tu nie chcieć dziury w ogóle. Teraz jest spoko. Zrobiłem 4 te wysokie ściany i 11 tych. Więc obudować obuduję na pewno. Już mi tutaj się nikt nie wbije. Chyba, że teraz mnie postrzelą podczas budowy. Mam nadzieję, że nie. Patrzcie, jest dziura. Mogą do mnie strzelać, nie? Ściągamy to. Tak nie może być. O, tak może być. A, dobrze, tych ścian trochę nabudowałem. Ale wydaje mi się, że i tak będzie trzeci odcinek z budowy bazy, bo... No nie buduje się tego szybko. To nie H1Z1, gdzie można w miarę szybko bazę wybudować. Dosyć dużą.
gdy ma się już gotowe komponenty. Dziura. Niestety. O, teraz jej nie powinno być. Dobra. Kolejna ściana. Kurde, mam 46% jedzenia znowuż. Woda się nie przejmuje. Ale o jedzenie owszem. Kurwa, jaka dziura. Bier tamteś. No co? Dobre. Następna ściana. Jeszcze chyba dwie wejdą. Bo ta ostatnia na pewno nie będzie. No właśnie. Patrzcie, jakie tu jest dziursko. No, tu trzeba ładować jeszcze jedną, tylko że tą krótką później. Tą sobie teraz mogę dać gdzieś wyżej. Tak, gdzie mi lecisz? A jak tą dam na górę? Jak to będzie wyglądać? Będzie wysoko w sumie. Tak jak chcę. Tylko, że tak raczej nie chcę. Fajnie, że mi to na dół nie spadło. Cieszy mnie to. Tak, to jest super. Dobra, kolejna ściana. Nie wiem, jak dach jeszcze wymyślę i czy w ogóle wymyślę. Muszę jakieś projekty poszukać i coraz większe wyprawy robić, bo na razie znalazłem tylko jeden projekt na dodatkowe lepsze ściany. Pięknie, tu dziury nie ma. Ostatnia ściana musi być na założenie tego przodu, żeby nie zapomnieć. Okej, dziury nie ma. Tam cztery ściany jeszcze? Cztery chyba. No tutaj do końca ten jeden bok zrobię, ale... To będzie na tyle, a tu jest szpara. Nie, ściągam to, bo to tylko milimetr, ale... Wolę mieć to... Dobrze postawione. Teraz tak jest. Kurde, powinien się rozglądać co jakiś czas. Trzy ściany jeszcze. 41 żarcia. Wybuduję ściany i dymam gdzieś po żarcie. Najprawdopodobniej w stronę letniska, co będzie lekko problematyczne, wydaje mi się. Dobra, nie ma. No, całkiem to będzie wyglądać, powiem wam szczerze. I jak jeszcze zniweluję te luki.
właśnie. No, to będzie problem. Ha, tu będzie problem z postawieniem tej ściany. Niestety. A okna nie chcę robić. A żebym sobie tą skrzynkę postawił? Nie tak, nie tak, Antoś, nie tak. Weźmie, ściągnij tą ścianę. Nie. Ja to sobie zrobię tak, że trochę podskosuję. Widzicie, tu taka dziura znowu jest zrobiona niestety. Ostatnia ściana i biegnę po żarcie. Co ja mam tutaj? Kurde, dużo rzeczy. Nie wiem, czy skrzynkę da się jeszcze jedną postawić, byłoby całkiem wpyte. Dobra. Stawiamy to wejście tak, żeby mi tu żaden Mieczysław nie wszedł. Idziemy po żarcie. A z wami do usłyszenia już w kolejnym odcinku zbudowania bazy, gdyż ten ma około pół godzinki. No niestety, będą trzy odcinki zbudowania bazy. Trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka. Strzała!